Wylosowaliśmy taką pozycję. Pierwszą partię grałem czarnymi. I tutaj zaczynam z trochę słabszej pozycji. Grałem czarnymi. Do tego mój przeciwnik wiedział, że jest ten wylosowany debiut, sprowadza się do jednego z debiutów w warcabach nielosowanych, który nazywa się Kosjak. Ja nie znam tego debiutu, tak zwanego Kosjaka, i nawet nie wiedziałem, że to się do tego sprowadza. W każdym razie partia poszła w ten sposób. Zastanawiałem się, co tutaj zagrać, ale po tym trochę nie spodobał mi się ten ruch. Tutaj wymiana później i opanowanie skrzydła przy moim podwieszonym pionku. Natomiast dowiedziałem się później, że tak się gra standardowo i teoretycznie, ale mi osobiście się to nie podoba, tutaj tak w ten sposób blokować pionki. Więc zagrałem tutaj, wiedząc, że po wymianie otrzymuję nieco słabszą pozycję. Długo się zastanawiałem, czy nie bić tutaj. Ale po biciu tutaj nie podobał mi się ten wariant, gdzie nie mogę wyprowadzać kamienia z powodu kombinacji. Dlatego pobiłem tutaj. Mając słabszą pozycję, walczę o remis. I postanowiłem jechać tutaj. Z myślą, że jak mój przeciwnik pójdzie tutaj, to ja zrobię wymianę 3 za 3 do remisu. No jak nie pójdzie, to będę się martwił dalej, ale mam na przykład możliwość wstawienia klina. Mój przeciwnik zagrał jednak tutaj. No i dociągamy dalej pionki. I dochodzimy do kluczowego momentu w partii. Wyliczyłem sobie remis po tym zagraniu i bez względu na to, czy mój przeciwnik pójdzie tu, czy pójdzie tu, miałem wyliczony remis i wydawało mi się, że remisuje również ta kombinacja. Że uda się mi osiągnąć remis po tej kombinacji. Jak się jednak okazało, przeciwnik zrobił kombinację i wygrał. Tak, do niby wyliczonego mojego remisu idę. No i okazało się, że to, co wyliczyłem jako remis, nie do końca jest remisem, a może i jest. Nie analizowałem tej partii z komputerem, więc nie wiem, ale tutaj o remis będzie ciężko. No i cóż dalej robić? Jeżeli będę zjeżdżał tym tu lub tym tu, to ten pionek odpowiednio tu lub tu przejdzie na damkę i przeciwnik zrobi dwie damki. No to ja postanowiłem trzymać główną przekątną, ale okazało się, że trzymanie się głównej przekątnej do końca również jest przegrywające. Być może trzeba było może jakoś wcześniej z tej głównej przekątnej i coś innego kombinować, ale nie wiem, co by z tego wyszło. I tak się zakończyła partia, ponieważ
na ten ruch, grozi to. I tak potoczyła się partia. Jeszcze walczyłem, ale niestety nie udało się. Widełki, tak? To są widełki albo ekierka, jak kto woli. I tak przegrałem. No, przyczyną porażki, tak jak też w pierwszej rundzie, było niedoliczenie, zbyt krótkie przeliczenie jednego z wariantów, który się wydawał przegrany i na niego nie poszedłem, a był remisowy. Tak tutaj zbyt krótkie i słabe przeliczenie innego wariantu, który wydawał się remisowy, a okazuje się, że prawdopodobnie był przegrany. A jak poszła druga? W drugiej partii mój przeciwnik zagrał troszkę inaczej. No i próbowałem wygrać, ale się nie udało. Tak, tak. I przeciwnik grał to samo co ja, bronił się w ten sam sposób, który ja się broniłem. Choć mówił, że w partii właśnie myślał o tym teoretycznym ruchu, ale coś się chyba przestraszył. No, mi też się nie podoba takie opuszczenie tego pola w ten sposób i ustawienie pionka tutaj, więc zagrał tak jak ja. I również nie pobił tu, tylko pobił tutaj. Ja myślałem, kombinowałem, czy tutaj coś można zmienić, ale wszędzie mi się tutaj jakoś nie podobały zmiany. Mój przeciwnik również nie zmieniał. Ja oczywiście nie poszedłem tutaj, żeby on ten remisu nie zrobił, tylko poszedłem tak jak on tutaj. Partia poszła tak, 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 tak. I tutaj zamiast wejść w kombinację tak jak ja, przegrywającą, to mój przeciwnik poszedł tutaj. No i kombinowałem jak wygrać, ale wygrać się nie udało. A zaraz... Wygląda to źle, nie? No, wygląda źle dla przeciwnika, ale miał remis. Zaraz tutaj poszukamy. Już pamięć nie ta. Ja pojechałem tutaj. Przeciwnik pojechał tutaj. Groźbą? Ja pojechałem tutaj. Jego groźbą? A, jeszcze nie. Myślałem, że może, nie wiem, mój przeciwnik pojedzie jakoś da się, nie wiem, na kombinację jakąś złapać z wpuszczeniem na damkę, no ale się nie dał. Ponieważ pojechał tutaj. Tak myślałem, o właśnie. Jeśli chodzi o kombinację z puszczeniem na damkę, myślałem, że może pojedzie tutaj. Ja bym bronił. I teraz jest kombinacja z puszczeniem na damkę, jeśli pójdzie tu, albo jeśli pójdzie tu. I tutaj by nie mógł iść, a ewentualnie ten ruch liczyłem na to. I tutaj. No ale niestety mój przeciwnik zauważył. Zauważył ten wariant i na niego nie poszedł, grając Fe7. No i tutaj coś robić się trzeba, bo jakoś jechać, prawda? Tutaj nie chciałem wymieniać do tyłu, bo tutaj prostszy remis. Myślałem, że może tutaj uda się jakoś coś przycisnąć przeciwnika, może uda się wygrać, ale niestety po tej wymianie, jak daje ofiarę, pozycja jest remisowa. Myślałem, że mój przeciwnik będzie szukał remisu tędy i tędy, ale on
wybrał inny sposób. Poszedł tu. Zamiast tu i tu i tu, to poszedł tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu. I w ten sposób wyremisowałem drugą partię. Spoko. Której nie udało się wygrać niestety. Bywaj tak. Dzięki. No cóż, muszę liczyć dalej.